Witajcie! Dzisiaj chcę Wam pokazać super przepis, jak zrobić pyszne placki ziemniaczane bez jajek i bez mąki. Placki te są rumiane i pachnące. Placki ziemniaczane możemy jeść posypane cukrem czy maczać w jogurcie lub śmietanie. Potrzebne składniki tylko ziemniaki. Należy je obrać, opłukać pod bieżącą wodą, wysuszyć na ręczniku papierowym i zetrzeć. A więc zaczynajmy! Ziemniaki obrane, opłukane, schną na ręczniku. A teraz weźmy jakieś naczynie i będziemy je ścierać na najmniejszych oczkach. Ziemniaki już tak, to ja zrobiłam małą ilość na poczet tylko filmu, aby pokazać. Zobaczcie, ile w ziemniakach jest tutaj wody. I teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli ktoś lubi z cebulą, to jest teraz ten moment, aby również cebulę, tak samo jak ziemniaki, zetrzeć na tarczce i pomieszać razem z ziemniakami. Ja dzisiaj zrobię to na słodko, więc nie dodaję cebuli. Dodajmy odrobinę soli. Wymieszajmy. To jest taka papka się zrobiła. I teraz tą papkę przekładamy na sitko. Jak widzicie, już woda puściła. Tak zrobimy z pozostałą częścią ziemniaka. Odduszamy tak dużo tego soku z ziemniaka, że jak weźmiemy w rękę, że będziemy mogli formować placuszki. Teraz jest jeszcze za rzadkie, ale jeszcze troszkę odcisnę. Woda. Możemy wypróbować na ręce. Jeszcze są za mokre. Więc jeszcze musimy tej wody odcisnąć. Ziemniaki mogą tak nawet postać 5 minut i one same się tak, ale możemy, jak nam się spieszy, przyspieszyć tą procedurę. Zostawmy tak te ziemniaczki na chwilę. Możemy sobie zagrzać już patelnię. Wraz z tłuszczem, może to być smalec lub olej, i podgrzewać, bo placki za chwilę będą już gotowe.
Pamiętajmy, że placki ziemniaczane wkładamy na gorący tłuszcz i na małym ogniu, tak około 4 minuty, smażymy po każdej stronie. Załóżmy miseczki i teraz będziemy z tego formować. Nasze placki. Nic się nie rozlatuje. Formujemy je tak jak chcemy, czy mniejsze, czy większe. To już zależy od nas. Myślę, że już powoli będziemy je przekładać na drugą stronę. Zobaczcie, jakie są piękne. Po usmażeniu musimy nasze placki położyć na ręcznik papierowy, no bo wiadomo, że są smażone na tłuszczu. Piękne, prawda? I bardzo dobre, i bardzo chrupiące. Bez mąki i bez jaj. Nie możemy wyciągnąć ich wcześniej, bo wiadomo, że robimy to ze surowego ziemniaka. Żebyśmy nie jedli surowe ziemniaki, muszą się one dopiec również i w środku. Ale pachnie. I gotowe. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania przepisu. Placki są pyszne, chrupiące. Można je posypać cukrem lub, tak jak mówiłam, je z jogurtem czy ze śmietaną. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Piechota.